Jeśli trafi do Trybunału, to najprawdopodobniej Trybunał orzeknie o niekonstytucyjności tej ustawy z uwagi na dysfunkcjonalność systemu, bo wszystkie głosy, które tutaj padły, to są specjaliści prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tylko jedna osoba w gruncie rzeczy broniła tezy o konstytucyjności tych rozwiązań. Natomiast wszyscy ci specjaliści mówią, no to jest niekonstytucyjne, bo działa przeciwko prawom nabytym, przeciwko mieniu, prawda, przeciwko właśnie pewnej zborności systemu. Czyli trafi do Trybunału i Trybunał, wiadomo, jak orzeknie, wszystko zależy od tego, kiedy trafi. Czy prezydent podpisze ustawę i dopiero ją skieruje do Trybunału, czy odwrotnie, nie podpisze i skieruje do Trybunału. I muszę powiedzieć, że jeśli prezydent podpisze i skieruje do Trybunału, to ustawa wejdzie w życie i z końcem stycznia będziemy mieli do czynienia z wywłaszczeniem mienia, które jest w OFE. Czyli w gruncie rzeczy wszystko zależy od chwili złożenia podpisu prezydenta. Na jego miejscu ręka by mi zadrżała. Nie chciałbym przejść do historii jako ktoś, kto jednym podpisem doprowadził do przesunięcia 150 miliardów złotych z finansów prywatnych do finansów publicznych. Od początku, jak tylko weszła ustawa o OFE, one były zdecydowane, że to wchodzi w skład majątku dorobkowego małżonków. A ponieważ były pewne wątpliwości, w 2004 roku Sejm jeszcze raz podkreślił, że te środki są objęte wspólnością małżeńską. I to zrobił tą rzetleszka Millera. I jeśli ja teraz słyszę, że to był konstrukcyjny błąd, w ogóle to znaczy, że premier w ogóle nie wiedział, co podpisuje, kierując ten projekt ustawy do Sejmu. Notabene nie jest też przypadkiem, że Sąd Najwyższy nie odwołuje się do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. To jest naprawdę zabawne, kiedy twierdzi, że środki w OFE są środkami publicznymi. Nie chce dostrzec tego, że jest kodeks rodzinny opiekuńczy, który wyraźnie mówi, do kogo należą te środki, co się z nimi dzieje w momencie, kiedy następuje koniec małżeństwa. Przecież tutaj następują orzeczenia w żywej gotówce. Są znane przypadki, kiedy sądy orzekały o przesunięciu tych środków, prawda, przy rozliczeniu małżeństwa w formie żywej gotówki. Więc jeśli mówimy, że środki z OFE, które są w majątku dorobkowym, są publiczne, to znaczy chyba, że wcześniej żeśmy już upaństwowili małżeństwo.